Chciałbym opowiedzieć trochę o doświadczeniach i fajnie byłoby, jeżeli byście w trakcie mieli pytania albo uwagi, albo taką dyskusję, to możemy pominąć te slajdy i sobie zacząć rozmawiać po prostu i to byłoby bardzo fajne miejscami. Jeżeli macie taką odwagę i taką chęć. Ja bardzo lubię talki zaczynać od takiego pokazowego ćwiczenia, ale potrzebuję kandydata albo kandydatkę na minutę. Najlepiej większego ode mnie. Chodź, Paweł. Chodź, Paweł. Na czym polega ćwiczenie? Będę dotykał, mogę? Dobrze. Ja spróbuję przesunąć się kilka kroków, dobra? Dobra. Ale mam się. Możesz nie chcieć. Okej. To jest. Chyba chciałem. To jest jak próbujesz programistę zmusić, żeby programował. Okej. Okay. Teraz, czy mógłbyś zrobić to samo na mnie? Okej. Okay. Czyli tam nie kilka kroków, dobra. I teraz zróbmy jeszcze raz tą sytuację. Okay. Czyli jeżeli mógłbyś jeszcze raz mnie przesunąć. Okej. Okay. No to śmiało się. No. Co się zmieniło? No, jest opór. Dobra, to zrób też opór. Okej. Okay. Ja znam kung fu. Chcesz jeszcze raz? No, możemy spróbować. Dobra. Oj, oj. Dobra. Czy już czujesz, na czym polega sztuczka? Tak, już wiem, o co chodzi. No. Środek ciężkości. Dobra, to zrób. No poczekaj, muszę to wyczuć, jak? No, jeszcze nie to, nie to, nie to. Dobra, to ja ci powiem, na czym polega. Tak, ręce. Weź ręce. Jak ja cię zaczynam pchać, zacznij podnosić lekko do góry moje ręce. Okay. Działa. Dzięki. Dzięki. Jak się śmieje, to dmucha w mikrofon. To może być dla was nieprzyjemne, sorry. Więc sztuczka polega na tym, że w momencie, kiedy on podnosi moje ręce, wektor siły się rozkłada na dwa i większość tej siły zaczyna wbijać go w ziemię. Czyli im mocniej go pcham, tym bardziej go stabilizuje, zamiast przesuwać. I to jest taka rzecz, którą się pokazuje w... Ale się zmachałem. To jest taka sztuczka, którą pokazuje się w kung fu, żeby pokazać, jakie to jest kung fu jest sprytne, a potem idziesz na te walki w klatkach i tam nie ma tych ludzi. I nie znają tych sztuczek. Tak, oni, no, tam ci nie znają, ale się dobrze biją. I tak samo trochę jest z tymi tokami o programowaniu, jak ktoś chcesz pokazać, że coś jest bardzo fajne, że się wybiera jakiś taki przykład, który wygląda super, a potem jakbyś chciał na produkcję, to już nie jest takie fajne i to, na to warto uważać. Dobrze. Pytanie już ktoś pozadawał, bo to jest taka sztuczka, żeby zaktywizować, albo się wydziera słonia. Inne podejście... Ja możesz tylko wytłumaczyć, czyli Clojure jest tym kung fu czy tym MMA? Nie, toki o technologiach są tym przykładem. To chyba mi się nie udało. Ten talk mógłby się też nazywać Data is Everything, albo używaj prostych struktur danych. O mnie to nieważne, nie muszę budować autorytetu, mam nadzieję. Zacznijmy sobie od takiego momentu, kiedy w latach 70. pan przychodził, wykładał computer science na MIT. Miał taki slajd bardzo podobny. Znaczy, on nie miał slajdu, on miał tablicę. I właśnie napisał computer science. No i mówię, że w sumie to nie jest science, może jakaś forma inżynierii albo magii, ale na pewno nie science i może też nie ma nic wspólnego z komputerami. Bo to jest tak jak z tymi piramidami, że byli sobie... byli ludzie, którzy próbowali zbudować piramidy. Byli ludzie, którzy chcieli zbudować piramidy. I tam oni mieli taki problem, bo tam jest taka duża rzeka, Nil się nazywa, i ona wylewa. I to daje żyzne grunty z jednej strony chyba, ale z drugiej strony trochę tam, jak wyleje za bardzo, to te grunty nie mają czym obrodzić, albo ci ludzie tam umierają. No, to generalnie jest problem, że siła robocza umiera. I żeby to okiełznać, musieli wymyślić nową gałąź nauki. I to nie było rzekoznawstwo, to była geometria. Dlatego, że mierzenie ziemi, nie? Musi pomierzyć ziemi i tak dalej. A teraz jak zaczynasz się brać za geometrię, to nie myślisz wcale o ziemi. Myślisz o trójkątach, kwadratach, Pitagorasie, przestrzeniach Banachowa, takich tam różnych. I dlaczego tak jest? Bo to jest znamienne dla młodych dziedzin nauki, że bardzo łatwo pomylić narzędzia z tym, co faktycznie robisz. No więc jest pytanie, co robimy? Czym się zajmujecie? Rozwiązywanie problemów.
Rozwiązywaniem problemów. Czym jeszcze? Przepychaniem JSON-ów do bazy. JSON na twarz i pchasz. Przekształcaniem jednych danych w inne. Przekształcanie struktur danych jednych w inne. Być może tak, być może się zajmujemy jeszcze czymś innym. Jest taka książka Mika Memów. Kto czytał? Dobra, fajnie. To dla was będzie nudne 3 minuty. Tam, z tego co pamiętam, jest taki bardzo fajny. Jest taka bardzo fajna anegdota. Ta anegdota mówi o tym, że masz kilku programistów. Przez rok wykonywałeś jakiś soft, przychodzi do klienta, jest odbiór. On to wyrzuca do śmieci, mówi: mamy nowego inwestora, musimy to napisać jeszcze raz. Ile to zajmie? Zajęło rok. Ile zajmie napisanie tego samego bez używania Gita? Półtorej. To doświadczenie architekta, widzę. Kto uważa, że mniej? Kto uważa, że więcej? Co my pesymiści? Dobra, to ten przykład przestaje działać, widzę, z czasem. Są coraz bardziej doświadczeni programiści i programistki. Natomiast bardzo często jest tak, że ludzie odpowiadają, że oczywiście krócej, no bo już znamy domeny, znamy klienta i tak dalej. Jak zapytasz, ile krócej, no bo samo naklepanie kodu, jeszcze raz, to potem się okazuje, że może to jest pół roku. Wtedy jest takie pytanie, no dobrze, a co się działo przez drugie pół roku? No to właśnie poznawaliśmy klienta, uczyliśmy się, widzieliśmy, jaka jest domena, jakieś problemy się rozwiązywało, nie, modowaliśmy procesy. I być może to drugie pół roku to jest ta ważniejsza część naszej pracy, a nie wcale programowanie. Bo jak tak się często spojrzeć na niektóre projekty, to może się okazać, że to programowanie to jest ta najprostsza część i ona zajmuje najmniej czasu. Przynajmniej w takich projektach, co ja pracuję. No tak naprawdę to zarabiamy kasę dla naszych inwestorów, klientów, dla nas. No i tak mając to na uwadze, w którymś momencie spotkałem człowieka, który ma bardzo charakterystyczną fryzurę. On jest twórcą Clojure, się nazywa Rich Hickey. I to, co jest ciekawe, to jak on mówi o Clojure, to na pierwszych slajdach pojawiają się takie rzeczy jak relacja zysków do strat, zysk inwestycji, jak szybko można coś wypchnąć na rynek, jakie będą zyski. Czyli zupełnie inny język niż język techniczny, gdzie na początek, jak chcesz mówić o technologii, to myślisz, że będziesz mówił, no to bloga w 2 minuty, damy, my zrobimy w minutę. To jest jakby zupełnie inne podejście. I to jest podejście, które być może szukamy. To jest podejście, które powinno się pojawiać na tokach technicznych, na konferencjach i tak dalej. Powinniśmy mówić w terminach, ewaluować software i narzędzia w terminach biznesu, bo to robimy, a to, wiesz, idealny soft to jest taki, który nie trzeba napisać, po prostu można wziąć pudełko, sprzedać dalej, nie? To super. No tak, no. Bo wszyscy znamy tą sytuację. No i to jest właśnie taka rzecz, która skłania też do przemyśleń, no bo masz sobie... JavaScript jest strasznym, strasznie dużym, trudnym problemem, bo ostatnio jestem frontend inżynierem, więc nie plujcie, proszę. Świat Java szczyci się tym, że mamy przenośność tego kodu pomiędzy wersjami, że to się wszystko stare będzie się kompilować i tak dalej. Ale z jakiegoś powodu, za każdym razem, jak wychodzi nowa wersja Java, wszystkie biblioteki ulegają przepisaniu. Bo wyszły adnotacje. A, no to teraz trzeba adnotacje mieć. To nowego Springa, nowe drulsy, nowe wszystko, nie? No i wtedy się zaczyna zastanawiać, jak to jest z tą obietnicą, nie? No bo wiadomo, że ten stary kod się kompiluje, ale czy on naprawdę... on nadal jest, daje ci to, co ty chciałeś, tą obietnicę, że nie musisz go zmieniać? No nie, bo i tak będziesz musiał go przepisać. Albo będziesz musiał biblioteki zmienić i tak dalej. Albo zostaniesz w bardzo legacy softie i będziesz pisał w strucach. Co też jest okej, okay, nie? No i następny, tego człowieka na pewno kojarzycie, nie? Kto nie kojarzy? Dobra, to jest wujek Bob. A, to już jest. No i wujek Bob od paru lat też jeździ po tych i jak nie opowiada o tym, że sprzedaje swoje szkolenia, to opowiada o Clojure. To jest dosyć ciekawe. Można na YouTubie dosyć dużo znaleźć jego filmików. I on też pokazuje taką książkę, prawdziwy wyciskacz US dla programistów. Naprawdę, jak nie czytaliście, to jest fajne, warto.
No i ta książka ma taką, ona bardzo, bardzo szybko przechodzi, ona używa jeden z dialektów Lispa do tego, żeby pokazać wiele problemów w IT, w jaki sposób należy do nich podchodzić. Natomiast koło 270 strony, tam oni nagle robią stop i mówią, że teraz przepraszają, bo oni wprowadzą bardzo brzydki koncept, ale już dalej się nie da bez tego konceptu pojechać. Wprowadzają przypisanie do zmiennej. No i tak zaczynasz się zastanawiać, jak to jest możliwe, że te 270 stron wcześniej nie było zmiennych. No nie było, nie są potrzebne. A jak zaczynasz kogoś uczyć programować, to okazuje się, że zmienne są bardzo trudnym konceptem do wytłumaczenia dla takiego człowieka, który dopiero zaczyna. Nie wiem, czy mieliście to doświadczenie. Tu głos doświadczenia. My na przykład mieliśmy takie doświadczenie, że w ramach prowadzenia warsztatów dla nisko reprezentowanych grup w IT, głównie dla kobiet, robiliśmy warsztaty z programowania. I taki był pomysł, żeby zrobić to w Clojure. I się okazało, że tam nie ma tych zmiennych, albo bardzo ciężko uzyskać coś takiego jak zmienną. I się okazuje, że ludzie dużo szybciej są w stanie zacząć programować. Że ten nawyk taki myślowy, że my myślimy, że to trzeba programować w ten sposób, jak my programujemy i że lubimy pewne języki od innych, to jest czysta historyczna zaszłość. To jest ten sam powód, dla których używamy takiej klawiatury, która jest zupełnie bez sensu w dzisiejszych czasach, nie? To jest tylko dlatego, że tam jest ciąg przekazywania sobie tej informacji, nie? A czasy się zmieniły, już nie mamy wolnych procesorów i mało pamięci, mamy dużo procesorów i dużo pamięci, więc może też sposób programowania powinien się trochę zmieniać. No właśnie, no bo to jest, na każdym toku o językach funkcyjnych i Clojure musi się pojawić ten slajd. Tu jest laser? Tak. A jak zrobić laser? Czerwony? Czerwony. A, dobra. Dzięki. Zielona kreska to jest liczba tych tranzystorów i ona rośnie. Niebieska to jest zegar i tu koło tam 2000, nie wiem, trzeciego roku coś się stało i ten zegar stanęły. Niebieskie to jest moc, a fioletowe to jest ratio pomiędzy performance a clock. No i teraz zegar stanął. Dlaczego? Bo ta czwarta lata przestała. Co? Bo krzem, bo się już nie da. No i teraz to jak będziemy się skalować? To już się trochę zaczęło w trochę inny sposób, natomiast Intel chyba rok czy dwa lata temu wypuścił ten komercyjny taki pierwszy proces, co miał tam 100 rdzeni. Mojej dziewczyny Chrome w końcu zacznie działać, ale teraz, jeżeli tak jest, czy jeżeli to rozumiemy, to znaczy, że w przyszłości nasze kompy będą nie miały szybszych procków. Właściwie te procki zwolniły, nie? Bo tak pamiętam, parę lat temu to one były dużo szybsze. To powstaje pytanie, czy nasz język programowania wspiera nas w tym, co chcemy robić. Czyli jeżeli wiedząc to, że będziemy się skalować liczbą procesorów i potrzebujemy pisać wielowątkowy albo rozproszony soft, to czy ten język programowania, który używasz, on cię naturalnie wspiera w tym, żeby to łatwo robić? Ciężkie, nie? To jest też inny taki koszt dysku per gigabajt w latach 1980, jeżeli ktokolwiek miał gigabajt dysku, to był bardzo bogaty, a teraz już nie. To jest tak, że na niektórych imprezach masowych czasami są te takie takie obrączki na rączkę, żeby było wiadomo, że można wejść gdzieś i pić za darmo. To w korporacji, w której pracowałem, tam za pięciem był USB stick 8 giga, nie? Ta pamięć jest naprawdę tania teraz. No i dodatkowa rzecz jest taka, że asynchroniczność jest teraz wszędzie. Nawet jak piszesz taki zwykły soft na przeglądarkę, to masz usera, który po prostu robi siekę z linearnym kodem. No i tak, no dobrze, słyszeliśmy już, że jest object-oriented i functional. Czy ktoś potrafi powiedzieć, co to znaczy, że jest programowanie funkcyjne? Dajcie coś. Są funkcje. Wszędzie. Zamiast obiektów. Stan? Wchodzi dana i wychodzi inna. Serwlety!
dane z funkcji do funkcji. Przekazujemy dane z funkcji do funkcji. Dobra. Może tak być. Czyli program składa się z samych funkcji. Albo procedur. No to jest ciekawy temat. Jest kilka podejść do definiowania w ogóle takich rzeczy. Zazwyczaj to, w jaki sposób myślisz o object-oriented albo o functional, to po pierwsze to nie są przeciwstawne terminy wcale. Smalltalk jest jednym i drugim. Jest lepszy od tego języka i od tych języków, których wy piszecie teraz, tylko z jakiegoś powodu mu się umarło i... więc mówimy o Clojure. Natomiast tak naprawdę można zdefiniować takie języki w ten sposób, że możesz bardziej myśleć nie o tym, co daje albo czego używasz, czyli obiektowe programowanie nie jest wtedy, kiedy masz obiekty, tylko możesz pomyśleć o tym, że jakie constrainty i co sobie zabierasz, czyli czego obiecujesz sobie nie robić. I funkcyjne programowanie mówi o tym, w jaki sposób nie zarządzasz stanem głównie. Że przestajesz ten stan rozpraszać po aplikacji i coś z nim robić. Oczywiście jak ktoś programuje w Haskellu, to w tym momencie pewnie bym je zatukł młotkiem. Natomiast w jaki sposób to literalnie można sobie wyobrazić? Można sobie wyobrazić tak, że za każdym razem jak budujesz taki object-oriented program, to zazwyczaj budujesz taką bardzo specjalną maszynkę do czegoś. Nie? Czyli projektujesz te klasy i to ta maszynka, ona będzie, niektóre części będą wymienne, można sobie wziąć OSGI i użyć jeszcze raz. Natomiast w przypadku functional programming masz pistolet na gwoździe i każdy problem będziesz tym pistoletem na gwoździe robił. Nie ma nowych problemów. Wszystko jest przekształceniem struktury danych. Masz proste struktury danych, masz kilka operacji, które da się na nich robić. Koniec. Tak z grubsza. To jest symulacja object-oriented. Dobra. Czy są jacyś programiści, którzy umieją JavaScript? A Java, bo słyszałem, że to samo? To jest słaby dowcip, ale naprawdę mi się zdarzyło, że przyszła pani i mówi, czy mógłbym zrobić interwiu dla tych kandydatów i tamte języki się pomyliły, ale no co zrobić. Więc jaki jest najczęściej pojawiający się kod w JavaScriptie? Niedziałający. W ogóle tak, polecam Elma. To jest taki język nad JavaScriptem, który obiecuje, że nie ma błędów w czasie wykonania nieobsłużonych. To jest niezłe. To jest najczęściej pojawiający się kod. W Javie być może bardzo podobnie jest. Bez tych średników pewnie. Jeszcze class. A jak wygląda najczęściej powtarzający się kod w Clojure? Tylko ten pierwszy znaczek. Patrzcie, jest mniej nawiasów. I jest naprawdę tam mniej. No dobra, no powiedzmy, że skusiłeś się, albo to jak ja się skusiłem i tak sobie pomyślałem, wezmę sobie jakąś książkę, spróbuję coś popisać, może się coś uda. I to mniej więcej tak wyglądało. Bo niestety, ale jak się przesiadasz na taki język, to on cię zmusza do tego, żeby nauczyć się programować jeszcze raz. Jak pokazywałem kolegom, co zrobiłem, to nie robili tak. No to jak ten Clojure wygląda? Będzie trochę kodu, nie za dużo, bo ja wiem, że te nawiasy bolą w oczy. To jest w ogóle twórca Lispa. To jest taki pan, gdzie te kompilatory jeszcze nie były za dobre i oni nie umieli abstract syntax tree zrobić, więc wymyślił kilka konceptów, takich jak właśnie Lisp, interpretatory, metaprogramowanie wysokiego poziomu, garbage collecting, dynamic programming, functional programming i tam rekursywy i takie tam. No to sobie wymyślił, bo potrzebował jakieś problemy z AI-em rozwiązywać i brakowało mu. A my korzystamy z tego. No i Clojure to jest właśnie taki prawie Lisp. Jak on wygląda? Jak normalnie mamy język programowania, to piszemy nazwę funkcji, nawiasik, argumenty z przecinkiem oddzielone i zamykamy nawiasik. Zaraz, żeby się nauczyć składnik Clojure jest bardzo prosto. Bierzemy sobie ten nawiasik, przesuwamy w lewo. I przecinki są opcjonalne. Już. Umiecie składnie. Tak naprawdę to jest lista, tylko konwencja jest taka, że pierwszy element listy jest wykonywany.
Czyli jak w jakimś języku byś mógł sobie napisać skasuj ofertę 2 false, to w Clojure po prostu przesuniesz to w lewo. Tam nie ma podkreśleń, to tak ja zrobiłem na prezentacji. Dwukropek, to sobie jeszcze powiem za chwilę, co to jest dwukropek. Możecie myśleć o tym jako enumie. No więc co mamy? Mamy struktury danych, powiedziałem, że będą proste, no to są listy, są wektory. Różnica między nimi jest głównie performance'owa, więc możecie pomyśleć tak jak coś w stylu linked list URL. Jest jedno dokłada na koniec, drugie na początek. Są mapy. Te dwukropki to jest coś takiego, że on działa jak literał, tak jakbyś miał prawie stringa, tylko on ma jeszcze taką dodatkową właściwość, że jak użyjesz go jako funkcji, to on zwraca tą wartość, która jest pod tym kluczem. Jak użyłbym funkcji dwukropek A, to zwróciłby mi 1. To mega upraszcza kod potem, ale tak wspomniałem tylko. I są sety, czyli że tam porządek jest nieważny i musi być unikalny i wszystko może być zagnieżdżone. I te struktury danych, one są tak zwane persistent data structures. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze są niemutowalne, nie wolno ich zmienić. Jak nie wolno zmienić, to co to znaczy, że żeby dostać nową rzecz, dołożyć nową rzecz, musimy sobie zrobić nową strukturę. No i ktoś wtedy powie, wow, to z jednej strony jest tak jak Bloch tak pisał, że tak należy pisać programy, że właśnie niemutowalne struktury danych i tam wtedy w tej Javie ciągle musisz tam przepisywać jedne na drugie, bo niemutowalne są. I dlaczego tak należy robić? Kto używa niemutowalnych struktur danych? To czemu ich używacie? Żeby uniknąć współdzielonego, mutowalnego stanu. Żeby uniknąć mutowalnego stanu współdzielnego, tak. A czemu chcemy uniknąć współdzielnego, mutowalnego? Przetwarzanie równoległe i rozproszone. Tak, bo mamy, a czemu mamy przetwarzanie równoległe i rozproszone? Bo mamy szybsze procesory, które muszą mieć dużo korów. Bam. Więc potrzebujemy takich struktur danych, one tam są by default. Natomiast fajne w nich jest to, że one są persistent. To jest taki sprytny pomysł, że jak masz listę, i ponieważ wiesz, że ona się nie zmienia, to jak chcesz dodać jeden element i dostać nową listę, to tak naprawdę on reużywa tej poprzedniej listy, żeby zdefiniować tą pierwszą. I dzięki temu tam jest to bardzo performance'owo, jeżeli chodzi o pamięć, super. Tak, to się nazywa persistent data structure. Jest też Taylor Recursion, przed chwilą w kuluarach mieliśmy taką rozmowę, gdzie padło, o, to już mają wszystkie języki poza Javą. No Taylor Recursion to znaczy tyle, że w przypadku rekursji ogonowej, jeżeli piszesz rekursję ogonową, to ci stos nie wybuchnie w powietrze. I tyle. Reużywane z ramka stosu. Tak naprawdę tam Y jest pod spodem w bytecodzie. No czyli to jest tak jak szachy trochę, że masz bardzo, bo już prawie cały Clojure znacie, nie? I to jest właśnie tak jak partia szachów, że zasady są proste, pionki są proste, cały problem polega na tym, jak je łączyć. Natomiast tych wszystkich narzędzi, które się jakby użyjesz do dowolnego problemu i się nauczysz do dowolnego problemu, możesz używać wiele razy. I to nie chodzi nawet o to, że musiałbyś pisać to koniecznie w Clojure, ale wtedy zyskasz taki nawyk myślenia o problemach w jeden sposób. One nie będą nowe, one zawsze będą przekształcenie struktur danych. Po prezentacji można kupić. No i teraz jak idąc sobie dalej i sobie myśląc o tym, jakie są różnice i czemu by warto może wejść w taki temat, to można sobie zobaczyć, to jest taki prawie w każdej, jak piszecie takie apki, co tam mają interfejs webowy, to pewnie macie, jest taki HTTP Server Request i on ma o taki interfejs. Czy ktoś potrafi powiedzieć, które z tych rzeczy zwracają mapę? I ile? O, może ile? Te, które są na kolorowo, każda używa w jakiś sposób albo udaje, że jest mapą. Natomiast ten interfejs jest zupełnie niekonsystentny, w sensie każda z nich troszeczkę inaczej robi tą mapę. Nie? Co więcej, niestety jest tak, że jeżeli napiszesz kod, który musi przetwarzać HTTP Server Request, to on umie tylko przetwarzać HTTP Server Request. On nie umie nic innego, czyli dźwiga ten cały bagaż. Jeżeli zaczniesz, no właśnie, no bo a jak wygląda to w Clojure? To jakiś komentarz graficzny, że overkill, że to miało być takie proste i ta cała abstrakcja się sprowadza do bam. W Clojure jest to po prostu mapa zagnieżdżona i jakikolwiek kod używałeś do przetwarzania mapy,
ten sam kod może być używany do przetwarzania wtedy requestu, bo request jest mapą. I zauważcie, że większość aplikacji, jeżeli przepisujecie JSONy na JSONy, czyli nasza normalna korporacyjna praca, one wyglądają w ten sposób, że przychodzi request, który jest tam takim stringiem, ale tak naprawdę jest mapą. On jest opakowywany właśnie w HTTP server request. Ty pewnie masz jakiś swój interfejs, który dla każdego endpointu coś tam robi. Potem to przerzucasz do jakiegoś serwisu i masz jakieś DTO, który chroni cię przed tym, że tak się to pozmienia, to żeby nie było źle. Potem ten serwis ma tą domenową wiedzę, który coś robi, może jeszcze się łączyć z jakimiś innymi rzeczami, które też te mapy, które są w bazach danych albo w requestach, mapują na jakieś obiekty, które potem mapują się na inne obiekty. No i potem odwracasz ten proces, czyli większość swojej aplikacji zajmuje się jakby przepisywaniem to na te kolejne partie obiektów, żeby na pewno kompilator powiedział ci, że to jest prawda, ale i tak na końcu masz JSON-a, który ten kompilator nie sprawdził. I to proces jest taki stan zastany. I teraz pomysł taki mówiący o tym między innymi z Clojure jest taki, no dobra, skoro to jest mapa, to zacznijmy używać to jak mapy. Nie? Po prostu jak chcemy tam dwie rzeczy stąd wziąć i przerzucić w inne miejsce, to po prostu weźmy i przerzućmy, a nie zajmujmy się tą całą ceremonią. Oczywiście to jak tak pomyślisz, to utopiłeś się, w sensie będzie miał mnóstwo problemów, ale na początku to się dobrze sprzedaje. No ale jeszcze chwilę pomówmy o tym, jak wygląda ten kod. No i to jest jakieś takie doświadczenie właśnie, że to jest spłaszczacz list w Javie, a to jest w Clojure, bez dodatkowych bibliotek. I co ma teraz więcej nawiasów? Co? To nie jest rant na Javę. Ja bardzo lubię Javę. Wiele lat pracowałem w Javie. Java jest super językiem. Natomiast jeżeli sobie pomyślisz o czytelności, to niestety jest taki moment, i Toński między innymi o tym mówi, że spróbuj kiedyś wyrzucić ideę i popisać kiedyś w VI-u albo w notatniku, albo w czymkolwiek kod. I dlaczego ten eksperyment mógłbyś chcieć zrobić? Bo ludzka percepcja ma taką własność, że jeżeli miałeś problem i ten problem został uśmierzony, w sensie on cię nie boli, to ty przestajesz go postrzegać. I teraz jak Java, przegadana Java weszła na rynek, weszły IDE, które generują te ogromne partie kodu, albo robią adnotacje, które udają, że generują te partie kodu, i to zostało nam zabrane z oczu. Natomiast jeżeli przez chwilę użyjesz IDE, który cię nie wspiera, to zaczniesz zauważyć, że może ten kod ani się wygodnie czyta, ani się wygodnie porusza po nim i możliwe, że troszeczkę inaczej zaczniesz robić. Też fajnie jest czasami zrobić coś inaczej, na przykład a nie wyekstraktować stałej do consta, tylko użyć stringa i zobaczyć, czy to faktycznie miało sens, czy to zmieniło jakość twojego kodu. Bo to te dużo dobrych praktyk, które wydaje się, że to są dobrymi praktykami, one zaskakująco nie przeszkadzają, jak się ich nie robi czasami, a czasami przeszkadzają bardzo. Natomiast taki eksponent warto zrobić. No dobrze, no możemy powiedzieć, no ale mamy Groovy i Groovy już prawie ma ten nasz ideał, że tu są tam te nawiasy pod rząd i tu też są nawiasy pod rząd. Tylko jest jedna różnica w tym, że ten kod w Groovy on jest nadal obiektowy, to znaczy, że istnieje cała maszyneria pod spodem, która tłumaczy, co to jest JSON i w jaki sposób go przetwarzać. W Clojure, ponieważ ta funkcja JSON, ona po prostu przyjmuje mapę i parsuje to jako JSON-a. Prawdopodobnie też istnieje taka implementacja w Groovy. Ja specjalnie wybrałem taki przykład, który jest kuszący, bo on wygląda jak taki DSL-owy język, nie? Ja nie wątpię, że w wielu językach da się uzyskać to, co tutaj jest pokazane. Natomiast po prostu chciałbym zwrócić uwagę, że tu jest ukryte complexity w środku. Jeżeli będziesz chciał wprowadzić nowy typ danych, coś tam przetransformować i tak dalej, to nagle trzeba się nauczyć tej całej machinerii tutaj. I to jest dosyć niepokojące. I zauważcie, im bardziej idziemy w stronę języka, który jest taki DSL-owy, to on zaczyna mieć te nawiasy tutaj na końcu tak. Tak, coraz więcej tych nawiasów. Jeżeli kiedykolwiek w życiu napisaliście DSL-a, to on wygląda jak Lisp na końcu. Tak samo jest z YAML-em, nie? To jest IDN, to jest taki Clojure bez wyływania rzeczy. I powiedzmy, to sprawia jak JSON, tylko ma trochę lepszy schemat. Po drodze mamy YAML-a i jakby, no właśnie różnica jest taka, że w YAML-u przy niektórych rzeczach tam trochę trzeba się namęczyć. No, to nie wchodźmy w to. W każdym razie idea jest taka, że jeżeli masz jakiś program i zaczynasz wyciągać abstrakcję, to po jakimś czasie łapiesz się na tym, że napisałeś
napisałeś po prostu kawałek lispa, tylko nie jesteś tego do końca świadomy i ten lisp nie jest najlepszej jakości, więc może weźmy lispa. Co prawda złośliwi mówią, że ta sama zasada się tyczy programów napisanych w lispie, więc pam. Copy and paste. No dobra, bo jak zaczniesz sobie, ile mam jeszcze czasu? Minut. Ojoj, przyspieszamy. Jak zaczniesz sobie programować w czymkolwiek, są tacy ludzie, którzy robią w Java EE i mówią, że to im dobrze działa. I zazwyczaj ci ludzie mają bardzo prostą zasadę, nie dorzucają dependencji do POMa. I wtedy nagle to wszystko bardzo dobrze działa i połowa problemów świata znika, bo wiadomo, że połowa problemów wynika z dependencji. No i teraz jak wchodzisz w ten świat Clojure i zadajesz pytanie, no ale ja bym chciał framework, takie wiecie, Race'y dla Clojure, albo Grace'y, albo Spring Boot, a oni mówią, no jest coś, ale my tak nie programujemy. Ha? I no i tak drążysz ten temat, a oni, nie, bo oni mają takie małe biblioteki, które robią coś dobrze i one, i po prostu składają z nich program. Brzmi jak coś, co obiecali na studiach. I faktycznie tak jest często. Oczywiście to nie jest do końca prawda, natomiast bardzo, ponieważ jak zrobisz taki eksperyment, że zaczniesz przepisywać te programy z Java na Clojure, to one mają około 1/10 kodu, czyli 90 linijek wylatuje. To powoduje, że jak już się przyzwyczajisz optycznie do tego, żeby to czytać, to się dużo łatwiej ten kod czyta, bo jest go mało. Jak robisz mikroserwisy, to jest go bardzo mało, zazwyczaj mikroserwisy mieszczą się wtedy na ekranie, czyli naprawdę są mikroserwisy, w sensie można przeczytać, co ten program robi. I jak można przeczytać, co on robi, tak masz bibliotekę, to możesz się zastanowić, czy ją chcesz, bo możesz zajrzeć do środka i faktycznie sprawdzić, co tam jest. I to jest niezłe. Natomiast ma to też swój drugi wydźwięk, bo ja w tym Clojure to już tak 4 lata tam łupię. No i niestety wszystkie lispy są dosyć potężnymi językami, to potem powiem dlaczego, natomiast one mają taką klątwę, że większość ludzi potrafi dostarczyć ci 80% tego, co ty poczujesz w bibliotece. Jak masz wziąć tą bibliotekę i dołożyć sobie swoje, to sobie myślisz, a nie, to napiszę sam, bo to szybko. No i większość tych i powstaje druga biblioteka, która dostarcza inne 80%. No i taka klątwa lispa, nie? Że ci po prostu są małe zespoły, one szybko robią, ale nie ma jak spodzielić kodu, no bo przecież już zrobili. To po co współdzielić? Faktycznie tak jest, tam się naprawdę szybko potrafi pisać potem. No i co w tym Clojure jest takiego ciekawego? Jedna rzecz to jest Clojure Async. No i właśnie, no bo obiecaliśmy sobie, że dostaniemy coś, co się łatwo będzie rozpraszać. Jak ktoś pisał rzeczy oparte na wątkach, to wie, że to jest bardzo trudne. W sensie, że nie da się napisać skomplikowanego programu na wątkach, który będzie działał. Więc albo musisz użyć systemu, jest tam 7 opcji, co możesz użyć, żeby napisać współbieżny program. Jedną z opcji jest właśnie to, co jest w Clojure Async, to jest ukradnięte z Go. Ktoś w Go pisał? Fajne, nie? Tam oni potrafią tak to robić, że to działa, jest w miarę deterministyczne, można to sprawdzać, testować, naprawdę super działa. To są takie kanały, które się wrzuca rzeczy i po prostu się one mogą łączyć i rozdzielać. I przykrywają tą całą abstrakcję. Drugą opcją byłby pewnie system agentów, taką sensowną. Natomiast, no właśnie, w Clojure tego nie było. No nie było w języku. No i teraz jak w Javie czegoś nie ma, na przykład nie ma tych kwadratowych nawiasów, żeby araya zrobić, tylko trzeba pisać new array. No to jest taki tam request, żeby ten Sun, a teraz już Oracle kiedyś to dołożył. No i jesteście skazani na to, że musicie czekać na to, aż ten Sun to, przepraszam, Oracle zrobi. I to jest pewien problem, ponieważ język jest przywiązany do wytwórcy kompilatora i to jest przywiązane do firmy. I nie wiem jak wy, ale ja miałem lekkiego stresa, jak JVM-ka była przejmowana przez Oracle. Nadal trochę mnie tak. Nie ten. No i teraz, gdzie tu jest inaczej? Inaczej jest tak, że Clojure jest językiem homoikonicznym. Co to znaczy? To znaczy, że ten kod jest jednocześnie strukturą danych, którą możesz wciągnąć i coś z nim zrobić. Co to daje? To daje dużo bardziej potężny mechanizm niż ten, który jest w Javie, że możesz sobie czytać nazwy metod. Jest dużo mocniejsze niż adnotacje, to daje to, że ty możesz zinterpretować inaczej swój program. Czyli możesz dołożyć nowe funkcjonalności do języka bez czekania, aż
ktoś, kto pisze kompilator, ci to da. I to jest niezłe. Oczywiście to jest, wiąże się z dużą potęgą, jak to tam się przesadzi, to nie jest za dobrze. A no jak wygląda taki program, to jest takie gobloki się pisze, które wkładają coś na kolejkę i wyciągają coś z kolejki i takie znaczki się używa wtedy. Prawie jak w C++ naprawdę, te znaczki. A tych znaczków jest mało takich dziwnych. Ok. No i teraz, jeżeli chodzi o modelowanie. Modelowanie jest takie, że jeżeli sobie pracujecie kiedyś, kto pracuje z legacy systemami? Ja bardzo często pracowałem, teraz już mniej. Tak pół na pół, jedna trzecia. I teraz jak wchodzicie do tego systemu, to co robicie pierwsze? Trzeba go przeczytać, zobaczyć, co tam się dzieje, nie? Więc jakiś ekspert domenowy cię przeprowadzi tam przez to, jak ten system działa, a przez kod to cię przeprowadzi IDE i zazwyczaj odpala się tam właśnie diagramy i zaczynasz czytać te diagramy i z tego tam mało wynika w sumie, nie? Przynajmniej dla mnie zazwyczaj trzeba się mocno tam nachodzić, może testy są jakieś fajne, nie? Ale tam trochę trzeba spędzić czasu, żeby to przeczytać i zastanowić jakby co, jak to jest zamodelowane i jak to tak naprawdę działa, nie? Im jeszcze więcej tych tam wzorców projektowych, tym potem ciężej to przeczytać. No i jest taki człowiek, który zrobił taki eksperyment, że w tej Javie próbował tą kartę gena napisać. No i tam mu wyszło właśnie, bo to są takie klasy i tam jeszcze nie ma implementacji, nie da się w tą grę grać. Ale już mu tyle klas wyszło, że trzeba je rysować. A to jest druga opcja, żeby przedstawić taką mapę. I teraz jak sobie spojrzycie na to, to sobie myślicie, ok. Turn order, yellow, blue, blue, green, green, yellow. To chyba wiemy już, co to znaczy i jak który po sobie lecą. Potem są gracze i jest, że jest yellow, ma taki name, ma jakieś karty i tyle tych kart i ma 0 punktów akcji. I jest blue i tak dalej, nie? I że jest plansza, która wygląda w ten sposób. I teraz jak spojrzysz na coś takiego, to tak z grubsza masz jakieś przeczucie, jak to może działać i jak może to wyglądać, nie? Także jeżeli... I to jest pytanie w ogóle, jak projektujecie swój system, bo ja odkąd zacząłem pracować w Clojure, to przestałem myśleć w ogóle o języku programowania, tylko jak zabieram się za jakiś problem, to się zastanawiam, jaka struktura danych tego typu, powiedzmy JSON, zareprezentuje mi to, co ja mam w aplikacji. I dopiero od tego zaczynam pracować. I to podejście spowodowało, że mi się dużo łatwiej w ogóle współpracuje z ludźmi i mi się dużo łatwiej o tej aplikacji myśli, bo te wszystkie inne funkcje to są takie, co łykają to, przekształcają i z grubsza składają to samo, tylko w innych danych, nie? Jest super fajnie, konsystentnie można patrzeć na to, jak ten soft się pisze. No i nie potrzebujesz Clojure, żeby tego robić, nie? Możesz po prostu używać tego modelu myślowego. Można to opakować w klasy, potem tylko się będzie ciężko czytać. Czyli jak sobie pomyślisz o takim strukturze, to jest mniej więcej to, co w tej chwili na frontendzie jest bardzo popularne jako Redux. Czyli masz jakieś dane, masz coś, co mówi, jak z tych danych wyciągnąć dane, bo czasami trzeba je znormalizować albo coś, no bo to tam performance, jakieś rzeczy. I masz jakiś widok. Ten widok nie musi być HTML-em, on może być JSON-em, może być twoją wewnętrzną reprezentacją w bazie danych, no ale jakiś widok. I teraz z tego czegoś wypływają eventy. Pach, pach, pach. I te eventy powodują coś takiego, że jest mutacja. Czyli każda zmiana w twoim programie polega na tym, że bierze event i twój świat, który jest, i produkuje następny świat. I jak tak zaczynasz myśleć o tym softie, to w ogóle łatwo się go testuje, łatwo się go pisze. Mikroserwisy, fuj. Puszczę jeszcze ranta na mikroserwisy, obiecuję, nie martwcie się. Jedna z takich rzeczy, którą też warto spojrzeć w tym ekosystemie Clojure'owym, która jest bardzo ciekawa i którą nie trzeba koniecznie Clojure używać, jest Datomic. To jest taka grafowa baza danych. Kto słyszał o Datomiku? To Clojure nieważne, Datomic, YouTube, Norbert Wójtowicz i poszukać toka o Datomiku. Datomic jest naprawdę niesamowitym narzędziem, ponieważ on zmienia koncepcję bazy danych. Większość bazy danych w tej chwili jest używana tak, że albo masz te NoSQL-e, które po prostu musisz projektować ready i write'y w tym samym momencie, czyli projektując z tego NoSQL-a zazwyczaj myślisz o tym, jak twoje odczyty będą wyglądać. A bardzo często jest tak, że po prostu jeszcze nie wiesz. I trzeba potem te agregaty robić. No oczywiście to jest jakby walid sposób napisania aplikacji, tylko pytanie, czy da się to ominąć? Da się i wystarczy użyć grafowej bazy danych. Niekoniecznie musi być to Datomic. Datomic jest jedną z takich przyjemniejszych przy tym, ale można też Neo4j czy coś. I to powoduje wtedy, że przestajesz projektować odczyty w momencie, kiedy piszesz. I drugą cechą Datomica jest to, że on jest generalnie niemutowalny, to znaczy, że jak coś zapisałeś, to tam już było
i możesz się cofać w czasie jakby. Czy jakiś tam audit log, coś takiego da się bardzo prosto zrobić. A to jest bardzo często, jak tam się startupy robi, że po pół roku ktoś mówi, no fajnie, że to zmieniliśmy, a co było wcześniej? Nie? I wtedy, ale nie powiedziałeś, że chcesz wiedzieć. To jest niezłe. No i teraz ten datomik, on się przyda jeszcze do innej rzeczy, bo i teraz będzie rad na mikroserwisy. Bo jak pomyślisz o swoim programie, to pomyślisz o nim w ten sposób zazwyczaj, że istnieją tylko trzy struktury danych. Jedna to jest strumień, czyli wszystkie eventy, które wchodzą do systemu. Naciśnięcie klawisze, ktoś zapalił lampkę, ktoś zablokował plik, coś się stało. To wszystko jest strumień eventów. Może nie masz tego tak zamodelowanego w swoim systemie, ale to jest strumień eventów. Istnieje drzewo, to jest twój UI. To może być JSON, to może być XML, to może być raport, to może być stronka www. Nie? Ale to zawsze ma strukturę drzewa z jakiegoś powodu. Jest twoja logika biznesowa i ona ma strukturę mesha, to chyba będzie po polsku sitko. I to jest gęste sitko. I teraz jeżeli pomyślisz o jakiejkolwiek domenie, dajmy na to e-commerce jakieś, to masz, jakie masz domeny tam? User, oferta, zakup. Reklamacje. No i bardzo szybko dojdziesz do tego, że tak naprawdę tych prawdziwych domen to jest jedna albo dwie i reszta to są połączenia pomiędzy domenami. Nie? Czyli to jest graf. I teraz jak w momencie, jak zaczynasz robić mikroserwisy, to niestety się zaczyna okazywać, że tego nie ma jak pokroić tak, żeby te gałązki nie zaczęły gadać same ze sobą. Im więcej feature'ów dokładasz, tym więcej połączeń będzie. To znaczy, że on będzie coraz bardziej zwarty ze sobą. Istnieją systemy, które nie mają tej cechy, ale one są bardzo rzadko i to są zazwyczaj bardzo, bardzo, bardzo nieciekawe krudy, które nie mają logiki biznesowej, więc w ogóle nie zajmujmy się tym. Natomiast jeżeli masz jakikolwiek nietrywialny program, to się okazuje, że on jest tym meszem i on im dłużej będziecie dokładać te rzeczy w tym swoim pięknym startupie albo w swojej wielkiej korporacji, to będzie tym więcej tych połączeń i im bardziej masz te mikroserwisy, tym bardziej wyrzucasz te połączenia na poziom infrastruktury. Refaktoring tego, przeczytanie tego jest nieprawdopodobnie trudne. Potem powstają takie rzeczy na przykład, że pozwalają śledzić traffic z networka, żeby się dowiedzieć, co w twojej aplikacji się dzieje. Taki nowoczesny debugger, nie? Jest bardzo mało powodów, dla których powinno się iść w mikroserwisy i większość z nich jest niefajna. W sensie, jednym z powodów jest powód organizacyjny, zatrudniamy dużo programistów. Programistów na rynku jest mało. Nie zatrudniajcie ich dużo, podzielcie się nimi. Płacicie im więcej, oni będą szybciej pracować. Znaczy, więcej rzeczy dostarczać. Mniej programistów, mniej komunikacji, lepiej. Naprawdę. Ja wiem, że w Polsce się farmy dobrze sprzedają, ale to nie jest to. I teraz, jeżeli przyjmiemy coś takiego, to tak naprawdę każdą architekturę aplikacji obejmiemy w sposób taki, w jaki sposób w naszej architekturze te rzeczy się gadają ze sobą. Jak następują przekształcenia pomiędzy jedną rzeczą a drugą. Jak tak zaczniesz myśleć o architekturze, to zaczniesz zupełnie innych narzędzi chcieć od swojego programu. No i nie wszystko jest wspaniałe. No i to też jest tak, nie, że ktoś sprzedaje technologię, to tu takie góry, tutaj te blogi się piszą same, wszystko jest świetnie, konwersja po prostu na stronie, AB testów nie trzeba robić, wszystko będzie super. Więc pierwsza rzecz jest taka, że tam jest dynamiczne typowanie i sobie myślisz, o Boże, to nie będzie IDE mnie wspierać? No to nie jest prawda, bo trochę cię wspiera, zależy jeszcze jakiego użyjesz. Nieważne, czy używasz VI czy Emacsa, na pewno będzie ok. Ale naprawdę tak jest. Do IntelliJ jest bardzo dobry plugin, niestety jest płatny trochę, natomiast on zapewnia bardzo dobre wsparcie dla Clojure. I teraz, to dlaczego my się boimy tego dynamicznego typowania? Bo tego kodu jest dużo i nie wiadomo, kto go pisze zazwyczaj. No i teraz, jeżeli to nie jest prawdą, czyli tego kodu będzie 1/10 i możemy mniej tych ludzi mieć, to może to nie jest problem, bo może sobie przeczytamy tą aplikację i będzie po prostu widać, czy jest dobrze, czy nie. I przecież napisaliśmy testy, tu jeszcze sobie zaraz do tego pójdziemy. Poza tym na GitHubie kiedyś ktoś zrobił takie zestawienie, że wziął projekty powyżej 100 gwiazdek, czyli takie, kto ktoś prawdopodobnie używa i gęstość błędów zaczął patrzeć.
I ta mała gęstość błędów jest na przykład w Clojure, a to oczywiście nie oznacza niczego, ponieważ ten Clojure jest, chociaż nie, to nie korzyść jego, bo jest zwarty. Natomiast następny język jest Go, który jest statycznie typowany. Wniosek z tego tylko jest jeden. Statyczne i dynamiczne typowanie nie ma nijak się do ilości błędów w kodzie, do gęstości błędów. Po prostu nie ma znaczenia w tym przypadku. No, Java i Python jest prawie obok siebie, nie? No tak, ale mamy te struktury danych, powiedzieliśmy sobie, że one będą takie zagnieżdżone i proste i sobie teraz myślisz, o kurde, ale to jak ta struktura danych wygląda? Przecież tam nigdzie nie ma napisane. No właśnie. No i wychodzi na to, że trzeba je pisać. Było kilka takich propozycji, żeby do Clojure dołożyć typy. I oczywiście to jest tak, że ponieważ nie jest potrzebny ten wytwórca kompilatora, to ktoś sobie typy dołożył jako biblioteka. To jest w ogóle ciekawe, że można tak zrobić. I pokazuje na potęgę tego języka, natomiast tego nikomu się nie udało bardzo dobrze zrobić, jakby zachowując te wszystkie fajne cechy tego języka, więc jak bardzo jest zwolennikiem typów i pisania dowodliwie działających aplikacji, czyli wiesz, że na stówę działa, to Haskell, nie? I oni wprowadzili coś takiego, że jesteś w stanie zdefiniować schemat struktury danych. No tam mówię, że będzie kolekcja, czego będzie, ile tego w tej kolekcji będzie, czyli to jest trochę więcej niż zazwyczaj w typie, ewentualnie typ z anotacjami może tyle wyrazić. No tam można dużo tym wyrazić i jak już sobie opiszesz tak swoją strukturę danych, czy piszesz prawie typ, tylko że w runtime, to możesz poprosić, wygeneruj mi to. I zobaczyć, jakie są przykładowe wartości. Możesz też ten typ przeczytać. Ok, widzę. Przyspieszam bardzo. No i można używać tego do walidacji. To jest na frontendzie, backendzie super. I najciekawszą rzeczą jest wtedy coś takiego, że zapinasz ten schemat po jednej stronie tego swojego przekształcacia JSON-ów, jakim jest twoja aplikacja. Zapinasz ten schemat na drugiej stronie przekształcacia JSON-ów i mówisz, wypluj mi te JSON-y i sprawdź, czy te się nadal zgadzają. I naprawdę to wykrywa bardzo dużo błędów i powoduje nawet pytania biznesowe, czy takie sytuacje mogą zajść. Także jak przejdziesz w ten moment, że zaczynasz projektować swój program jako strukturę danych, to następny etap jest taki, ok, skoro to jest moja struktura danych i ona jest tak opisana, to mogę generować losowe stany tego programu i patrzeć, czy on nadal sensownie działa. Niesamowicie potężne narzędzie. Druga rzecz to taki strach, to jest refactoring. No bo przecież w dynamicznie typowanym języku się refaktoringu nie da zrobić. No odpowiedzią jest to, że prawdopodobnie masz dużo mniej kodu, więc ten refaktoring łatwiej zrobić. Clojure w organizacjach się wprowadza prosto, wprowadzamy mikroserwisy, a potem piszemy w Clojure. W jednej z korporacji, w których pracowałem, tak zrobiliśmy, zaczęliśmy przepisywać niektóre serwisy na Javę. No i one z 2000 linii kodu się zmieniały na 150, czyli tam na tym dużym ekranie jednym się mieścił cały, więc ten refaktoring się łatwo robiło, bo można było po prostu regexpami sobie pozamieniać jedne nazwy na inne. Super. Łatwo się czytało, super. No, naprawdę bardzo fajne doświadczenie, polecam zrobić. Drugą opcją jest to, że bardzo dużo ludzi nie lubi JavaScriptu. Clojure potrafi się też skompilować do JavaScriptu. I można zamiast powiedzieć, ej, nauczcie się JavaScriptu i bądźcie frontendami, powiedzieć, a możecie się nauczyć Clojure i być frontendami. Oni dużo łatwiej to przeżywają. Oczywiście, że Java Interop, czyli dostajesz to całe środowisko, które kochasz i te wszystkie przetestowane biblioteki i tak dalej, nadal da się używać. To jest bardzo ważna informacja. Niestety na skrajach kontaktu trzeba przepisać struktury danych, czyli powiedzieć, że teraz te listy Clojure'owe, to te Java'owe będziemy podawać. Ale wszystkiego się da użyć. I teraz do adopcji jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jak wpadniesz na taki szalony pomysł, żeby włożyć ten Clojure do swojego projektu, wkłada się go tak, że wkładasz lipkę i on tam kompiluje po prostu te rzeczy, to ważne jest to, żeby zrozumieć, że jak masz zaawansowanych seniorów w projekcie, to oni się przyzwyczaili do tego, że są seniorami i wszystko wiedzą. Jak prosisz ich, żebyś zaczęli korzystać z nowej technologii, która jest tak bardzo odmienna, to prosisz ich między innymi o to, żeby na chwilę zawiesili swoje seniority level. I to może być trudne z perspektywy ego. I to są, jeżeli ci ludzie się decydują na to, żeby spróbować, to trzeba bardzo to uszanować i docenić, ponieważ to jest bardzo duża praca, taka psychiczna. Bo nagle się okazuje, że on już nie ma 10 lat doświadczenia w Javie, tylko zaczyna pisać coś w inny sposób zupełnie.
To już nawet nie chodzi o dialekt języka, nie? Bo do Kotlina to łatwo, nie? Że, no to taka Java, tylko tu będzie ładnie wyglądać. Drugi aspekt jest taki, że no, ale tych programistów będzie mało, ale programistów jest mało, tak czy siak. W ogóle, jeżeli macie wpływ na interwiu w firmach, to starajcie się nie zatrudniać programistów Java, tylko zatrudniajcie dobrych programistów. Oni się tego języka dosyć szybko nauczą. To jest naprawdę fatalny pomysł i my powinniśmy jako programiści wymagać tego, żeby na rekrutacjach przestali nas odpytywać, nie wiem, z bibliotek albo wymagać jakieś... Wiadomo, że jest potrzebny co najmniej jeden człowiek, który jest źródłem doświadczenia, ale naprawdę potrzebujemy w branży dobrze myślących ludzi, a nie ludzi, którzy znają technologię. Z ostatnich badań z Stack Overflow wynika, że większość ludzi ma 2 do 4 lat doświadczenia. To jest tam bardzo duża część rynku i kilka procent to jest tam powyżej 10. To znaczy, że my nie mamy zastępowalności pokoleń jeszcze. My potrzebujemy bardzo inteligentnych, zdolnych ludzi, a nie ludzi, którzy robią w jednym języku albo znają jakiś konkretny stack technologiczny. Oczywiście takich ludzi też potrzeba w projekcie, ale ich wystarczy jeden, a reszta szybko nadgoni. Druga ciekawa rzecz jest taka, że w momencie, kiedy decydujesz się na egzotyczny język, na egzotyczne języki zazwyczaj decydują się specyficzni ludzie w specyficznych warunkach, więc zamiast sprawdzać, czy ten koleś umie myśleć, jest dobrym programistą i ma doświadczenie, sprawdzasz, czy trafiłeś na freaka, czy nie. Bo on prawdopodobnie już ma kupę doświadczenia i wie, jak w tym pisać, bo już się zdecydował na ten Clojure i w jaki sposób to idzie, tak samo Haskella, Elma i tak dalej. Więc inny typ ludzi przychodzi, dużo mniej ludzi musisz odrzucać jakimiś dziwnymi testami, bo zazwyczaj wystarczy z nimi pogadać i już wiesz. Trzeba uważać na lispowców, bo oni piszą makra. Jest Clojure Script, jest hostowany, nie będziemy teraz o tym mówić. Jeżeli to wszystko ci się wydaje fajne, to, ale nie możesz tego Clojure użyć, albo chcesz się tylko pouczyć Clojure, a chciałbyś stosować te fajne funkcyjne rzeczy w Javie, to możesz użyć Wawr. To się nazywało kiedyś inaczej, ale tam nazwy. Java Sling teraz jest. Sorry. Java Sling było. Tak. Tak. Java Sling było. Bardzo fajne. Mam minus taki, że trzeba inne struktury danych używać, ale jest bardzo fajne. Jak się nauczyć? Jedna opcja jest wejść na For Clojure i oni mają takie tam zadanka. No i sobie po prostu takie robisz, bo nauka Clojure nie polega na tym, że się uczysz składni, tylko pierwszy etap jest taki, że musisz się nauczyć, co tam można zrobić z tymi strukturami danych, a następny etap to jest gwałcić sobie mózg łyżeczką, żeby tych nawiasów nie widzieć. Bo zazwyczaj w tych wszystkich językach te nawiasy są ważne, w Clojure prawie w ogóle nie są ważne, więc po prostu udawajcie ich, że ich nie ma. I naprawdę po jakimś czasie to przestaje przeszkadzać. Bo jest ważne, żeby odróżnić rzeczy proste od łatwych. My lubimy rzeczy łatwe, a szukamy rzeczy prostych. Powinniśmy szukać rzeczy prostych. A łatwe są te, które znamy, a proste są te, które są proste. To później, bo czas się skończył. Hype is coming, to nie jest prawda. Kiedyś tak myślałem, że wszyscy się rzucą na ten Clojure i będą go używać. Na pewno da się znaleźć robotę. Ona będzie zazwyczaj dobrze płatna. Będzie w Londynie mega brakuje w tej chwili programistów Clojure, więc firmy nawet tych ludzi, którzy willing to learn, zaczynają zatrudniać. W Berlinie też jest trochę firm. Wtedy startujesz na zupełnie innym rynku, nie? Bo ten rynek jest mały, on jest wyspecjalizowany i tak dalej. Tak samo jak jesteś firmą, to masz jakby mniejszy zasób ludzi, ale łatwiej zarekrutować tych dobrych. Są ludzie, którzy przyjdą tylko dla ciebie do projektu, dlatego że ty masz tą fajną technologię, nie? To są jakieś słowa pochwał z różnych, bo jest kilka takich dużych firm, co tam się przerzuciło na Clojure, na przykład Walmart. To są inne. Puppet Labs mają tam dużo zrobione w tym Clojure. Bo tak nie wszystkich jestem pewien, to znaczy niektórzy mają tak, że przyszedł taki człowiek jak ja, przekapadził 2 zespoły, żeby tam zaczęli w tym pisać i mają logo, nie? Też w Clojure. Także trudno mi powiedzieć, jak duży codebase. Jeden z większych codebase'ów to są na pewno soft diagnostyczny do samolotów. Jednej firmy, nie pamiętam której, jest pisany w Clojure, to jest jeden z tam większych. To jest jakiś screen, który udowadnia, że to jest popularne.
To jest radar techniczny, gdzie że istnieją ludzie, którzy tego używają, bo to są zawsze te zagrożenia, których się boisz, nie? Że przecież będziesz się uczył tej egzotyki, tam nie ma pracy, nie ma ten. Prawdopodobnie trzeba tą pracę na zachodzie szukać, bo w Polsce jest mało firm, które. My kiedyś szukaliśmy w Dupluxie i przyszła pani z LinkedIna, mówi, tu jest wersja premium tego LinkedIna, tam kupa kasy, ale my tu będziemy znajdywać. Zaraz wam pokażę, czego szukacie. Closure Script. 16 deweloperów w Polsce. Większość u nas. Teraz już jest lepiej, nie? To dziękujemy. Dzięki.